Hej, hej! Witam Was w kolejnym dniu vloga. Jest już czwartek, mam dzisiaj znów wolne. Witam się z Wami w ten sposób i pewnie ten vlog będzie połączony z poprzednim, bo tam nie zakończyłam vloga i w ogóle dużo Wam nie nagrałam. Miałam wtedy nagrywać filmy, w końcu nie nagrywałam, jakoś tak wyszło i tak dalej. Właśnie czekam, aż mi się woda zagrzeje, będę sobie robiła jajka na miękko. Wczoraj byłam w kinie. Mamy dzisiaj 15 luty, wczoraj były walentynki. Byliśmy na graju i powiem Wam, że ogólnie tak, no jedną taką główną akcję pominęli, no ale umówmy się, książka ma 600 stron, nie są w stanie umieścić wszystkiego z książki w filmie. Parę scen było troszkę zmienionych, ale ogólnie spoko i naprawdę dużo akcji umieścili w filmie, który był w książce, więc i tak wydaje mi się, że spoko. I no, zaraz Wam pokażę przy moje kolejne zamówienie z Empika i z Glam Shopu. Pokażę Wam, co przyszło tak szybko, nie dorobię oddzielnego holu. Właśnie ostatnio w ogóle holi nie nagrywam, ale jakoś wiecie, nie przychodzą mi na tyle zamówienia duże, żeby robić specjalnie o tym film. Jak zjem śniadanie, mam zamiar się trochę ogarnąć i tutaj ogarnąć i potem ponagrywać, bo jeszcze muszę na chwilę do babci podjechać, ale to później, więc taki jest plan. Więc ogólnie wczorajszy wieczór się udał. Tak. No, dobra. Odezwę się do Was za chwilę. No to znowu popularnym tłem dla holu będzie moja pościel. Już widzicie, co tutaj jest pod spodem. Kupiłam 4. i 5. tom też Hakera i to są już wszystkie tomy, więc teraz jak skończę czytać Mroczniej, to chyba wezmę się właśnie za tą serię. A Mroczniej to jest, przepraszam, Mroczniej to jest, pokazywałam Wam chyba, ale w sumie nie w holu chyba, wstawiałam Wam tylko zdjęcie, zaraz Wam pokażę. Mroczniej to jest jakby druga część książki Grey, która wyszła po trylogii 50 twarzy Greya i to jest jakby, bo tamta to była pierwsza część 50 twarzy Greya oczami Christiana, a tu jest ciemniejsza strona Greya oczami Christiana, czyli to jakby drugi tom z jego perspektywy. I powiem Wam, że jest bardzo fajnie pisany. Dużo takich, tyle już przeczytałam, dużo takich tekstów śmiesznych jest i w ogóle. I strasznie pochłania, jedyne co mnie tylko denerwuje to, że rozdziały są strasznie długie, bo każdy rozdział ma ponad 100 stron. Ja jak do tej pory przeczytałam chyba 2 albo 3 rozdziały, więc... A przeczytałam tyle, więc mówię, no jeszcze trochę zostało. Może dzisiaj wieczorem go dokończę, zobaczymy. Ale fajna i ciekawa jestem 3. tomu też jak będzie. No tutaj właśnie 2 kolejne tomy, więc w sumie mam 5 tomów, już mam wszystkie, więc będę czytać. Ciekawa jestem bardzo tej serii. Właśnie tu nie jest napisane jaka to jest seria, tylko z boku jest napisane, że Haker. I dopiero nazwa. Ale jak stoi, wiecie, w półce, tak to będzie akurat widać, który tom jest który. Więc spoko. I zamówiłam sobie to Face Paint. Stwierdziłam, że muszę mieć tę książkę i postanowiłam ją zamówić. Tym bardziej, że ona była w Empiku normalnie za 70 zł. Teraz była przeceniana na 50. A jeszcze miałam ten rabat jakiś taki teraz walentynkowy, więc zapłaciłam chyba 46 groszami za nią. Więc skusiłam się. Ona oczywiście ma taką papierową okładkę, bo tu jest bez napisów okładka sztywna. I naprawdę fajna książka. Taki szybki. Przejrzałam też ją właśnie tak szybko. Myślę, że niedługo się za nią wezmę, żeby ją przeczytać. Będzie ciekawa na pewno. Bardzo mi się podoba. Nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam. Chciałam jeszcze kupić Max Factor, Człowiek, który dał kobiecie nową twarz, czy jakoś tak. Ale niestety nigdzie jej nie ma. Na Allegro raz była, ale się sprzedała. Więc będzie ciężko znaleźć tą książkę. Ale tą... mamy. I zamówienie z Glam Shopu, które przyszło. Już częściowo rozpakowałam to, bo przejrzałam. Było więcej papierów i tak dalej. Mam nowy pędzel T116 i to jest ten taki duży Duo Fiber. To jest takie osłonce, jeszcze go nie wyciągałam, w którym Hania tak chwaliła konturowanie nim, jak robi, więc zobaczymy. Ja Duo Fiber ogólnie przeważnie używam do nakładania różu i ewentualnie rozświetlacza, ale może ten się sprawdzi też do opalania twarzy. I chciałam kupić tą miotełkę właśnie T117 nową. To jest ten długi taki pędzel, on w osłonce przyszedł. Taka duża miotełka do różu, podobno fajna, do rozświetlacza, więc się skusiłam na nią. I tylko te dwa pędzle z tych nowych chciałam. Jak widać, już kupiłam Glam czyścik, tą gąbeczkę do czyszczenia pędzli. Próbujemy ją otworzyć jednym palcem. Chyba nie wyjdzie. Prawie otworzyłam, ale... Nie, nie otworzyłam. Będziemy testować. Szczególnie jak będę się malować. Dzisiaj zamierzam też może nagrać test paletki Hudy. Zobaczymy. No, tak gąbeczka. Ale jeszcze zanim się wezmę za nagrywaniem, będę chciała zjem śniadanie i obrobię filmik. No więc mam Glam czyścik. Wziąłam sobie też tą matę do umywalki, do czyszczenia pędzli. Mam rękawice już z Glam Shopu, ale to jest denerwujące, bo zawsze ta ręka jest zajęta, żeby nauczyć odżywkę, to też tak mam utrudnione, a tak to będzie łatwiej, bo to będzie przyczepione do umywalki. Już nie szeleszczę. A to będzie przyczepione do umywalki, zawsze ta ręka będzie wolna. Więc mam. Dałam ciała, bo skorzystałam z tego rabatu walentynkowego 20%, który był. Tylko dałam ciała z pudrami, bo zamiast je dodać do koszyka oddzielnie, żeby je mieć taniej, ja je dodałam w zestawie, a od zestawu nie odejmują kwoty. Więc zapłaciłam za nie normalnie tyle, co zestaw kosztuje. I mamy puder wykończeniowy rozświetlający, Glam Powder, i puder do pieczenia kryjący. Więc będą testy, jestem ich bardzo ciekawa. No i to moje zamówienie. Nie dużo tego, ale chciałam zamówić. Miałam jeszcze zamówić sobie podwójnego glamboxa, tego holo, co teraz jest. Ale muszę na chwilę przerwać, bo muszę iść wziąć jajka z wody. Jestem z powrotem, jajka może mi się na twardy nie zrobiły. No więc jeszcze chciałam tą paletę zamówić, ale w końcu stwierdziłam, że na razie jej nie biorę, bo i tak nie miałabym co w niej przechowywać, a kupować tak ją na zaś to bez sensu. A jak będę chciała ją w jakieś cienie kupować czy coś, wtedy ją, wezmę, no bo te moje paletki, które mam, są już w miarę zajęte. Więc na razie wzięłam tylko to, ale i tak będzie co testować. To przetestuję jeszcze, może dzisiaj będę pędzle prała. Aczkolwiek ja mam teraz słabą umywalkę, wiecie, mam taką mocno wgłębioną i na środku jest odstający ten odpływ. Więc musiała gdzieś na brzegu przyklejać, więc słabo, ale później w łazience będę chciała mieć taką większą umywalkę, płaską bardziej, to wtedy sprawdzi się, jak znalazł. No, tego jestem ciekawa. Bardzo. No i tej książeczki. A, dobra, uciekam jeść jajka na miękko, znowu. Akurat jak widzicie filmy, to często jem jajka na miękko. A jak odchylam włosy, to widać, jak już mi odrosły te golone, co miałam, widzicie? No ale odrastają na razie. W ogóle postanowiłam sobie w niedzielę pod wpływem impulsu trochę zrobić grzywkę, bo moja grzywka już była taka, wiecie, grubo dotąd. Ale i tak stwierdziłam, że jeszcze jest za długa i jeszcze ją krótszą zrobię. Bo jeszcze się nie układa tak fajnie, widzicie? Tak spada mi na oko. Więc na razie wędruję często za ucho. Moi nieprzyjaciele już się goją, ale jeszcze. To jest taki etap, wiecie, przejściowy. Więc będę sobie zaraz szamać śniadanko, obejrzę sobie do tego YouTube'a, mam sporo filmów do obejrzenia i potem wezmę szybko, tak ogarnę, to jest grubsza, żeby mi się lepiej siedziało, i weźmiemy się za to, co mam do zrobienia. Jeszcze około 14 będę musiała wyskoczyć na miasto, ale to wiecie, to już będzie chwila. No, więc dajcie kciuki do góry, jeśli to, co kupiłam, wam się podoba. I w ogóle nie wiem, jakoś tak zawsze nagrywałam tyle tych holi i w ogóle, a teraz jak kupuję dwie rzeczy, jedną rzecz, no to ja tak nie bardzo widzę sens nagrywania holi, bo musiałabym to składować przez jakiś czas i potem robić jeden duży film. Ale może trzeba zacząć tak robić, nie wiem. Na pewno za jakiś czas, dłuższy czas, pojawi się haul z Aliexpress, bo mam w planach teraz złożyć zamówienie takie spore, tam za grubo ponad 100, więc jak to wszystko przyjdzie, to wam pewnie nagram film. Ale ogólnie no... spróbuję coś robić, coś mi cały czas powiadomienia wyskakują na komputerze. Dobra, uciekam jeść śniadanie. No i na obiadek wciągam zupkę pieczarkową, taką fit, bez śmietany. Właśnie wróciłam do domu od babci i zeszło nam się tam trochę, jest już 18 i przyszło moje zamówienie z Hairstore.pl i są to dwa tonery do włosów. Zaraz wam pokażę jakie. Jeszcze jakąś torebkę dostałam z czymś w środku. Nie wiem, zaraz zobaczę co tam jest. Nie wiem, zaraz zobaczymy. A tutaj rozwinę, czy zaklejone? Rozwinę. I tu mam różowy toner i pomarańczowy dla mnie. Ten pastelowo-różowy i tu taki pomarańcz. Zobaczymy. I teraz z tego co wiem to się nie nakłada, nie miesza już z niczym, tylko nakłada na włosy. Tak, mandarin to jest mój. I tu jest pastel pink dla mamy siostry. Ten zrobię już w sobotę, to będę wiedziała. A ten sobie to nie wiem kiedy. Bo przydałoby się najpierw od razu farbować.